Było Leicester City, był Freiburg w Bundeslidze, było belgijskie Leuven. Gdzie dzisiaj znajduje się kariera Bartosza Kapustki? Jakie plany ma były reprezentant Polski? W jakim klubie zamierza zagrać w następnym sezonie? I przede wszystkim, jakie decyzje zamierza podjąć w letnim oknie transferowym? Zapraszam na wywiad. Bartek, na początek takie krótkie pytanie. Jak ty się czujesz, gdzie się podziewasz, co robisz, gdzie przebywasz? Bo myślę, że wielu kibiców nie ma świadomości, na jakim etapie teraz znajduje się twoja kariera. No ja od półtorej tygodnia jestem już w Anglii. Tutaj czekamy tak naprawdę na powrót do treningów. Mamy swoje rozpiski, trenujemy indywidualnie, też indywidualnie online, z czasem ze swoimi trenerami głównie. Ja się czuję świetnie tak naprawdę. A czy ty byłeś przez ten cały czas w kontakcie z menedżerem Leicester? Tak, każdy z zawodników był w kontakcie z trenerem. Wypełnialiśmy też pewnego rodzaju ankiety. Zadawali nam fizjoterapeuci różne pytania, lekarze, ale z menadżerem tak samo. Brendan Rodgers dzwonił do mnie dwa razy tak naprawdę przez ten okres. Rozmawialiśmy o tym, jak się ja czuję. Ja zapytałem go też, jak on się czuje i o wszystkim tak naprawdę dookoła, jak to wygląda w Polsce, jak sobie z tym radzimy. A nie myślałeś o tym, żeby zapytać Brendana Rodgersa, że skoro pan trener tak się miło wypowiada na mój temat w mediach, to może wypadałoby, żebym wreszcie dostał szansę w Premier League? Rozmawialiśmy o tym, to były rozmowy indywidualne też. Ja po tej całej kontuzji, gdzie moja przerwa trochę mimo wszystko trwała, złapałem troszeczkę też głodu. Nie ukrywam, że wracając do treningów czułem się świetnie. Jak najbardziej zdawałem sobie z tego sprawę, że potrzebuję meczów, potrzebuję minut do tego, żeby dojść do pełnej dyspozycji, ale na treningach naprawdę fajnie czułem się wśród drużyny. Zresztą Leicester teraz ma filozofię taką, która na pewno mi dużo bardziej odpowiada niż do tej, która była, kiedy przychodziłem do tego klubu. Trener Rodgers też wiem, że ceni mnie jako zawodnika, no ale też zdawałem sobie z tego sprawę, że mimo wszystko nie wskoczę z marszu, nie dostanę szansy. Tym bardziej, że chłopaki naprawdę świetnie spisywali się w sezonie i wygrywali mecz za meczem. Dlatego tym bardziej zdawałem sobie sprawę, że to mimo tego wszystkiego, mimo tego, że ja się dobrze czułem, nie będzie proste. To fakt, że ty masz bardzo wymagającą konkurencję w Leicester, ale z drugiej strony, czytając poszczególne słowa Brendana Rodgersa, wydaje mi się, że można było to odebrać mimo wszystko jako zapowiedź tego, że prędzej czy później te szanse dostaniesz. Jeżeli chodzi o samą już jakby relację z trenerem, rozmowy nasze indywidualne i o to, jak trener wypowiadał się na mój temat, to w piłkę już gram trochę lat mimo wszystko. Nie jestem jeszcze jakimś mega doświadczonym zawodnikiem, ale wiem, że to wszystko nie do końca zawsze ma przełożenie na to, jeżeli chodzi o minuty na boisku. Także brałem to zawsze gdzieś tam przez pół i to były jakby pozytywne bodźce, ale absolutnie nie skupiałem się na tym tak, że wiedziałem, że to będzie ten czas. Ty nauczyłeś się łapać taki dystans do wszystkich wypowiedzi na twój temat, czy to pozytywnych, czy negatywnych przez te ostatnie lata, że kompletnie w żaden sposób cię to nie rusza? Czy są to właśnie opinie pochlebne, czy jakaś ostra krytyka? Ja dosyć szybko, jako młody chłopak, wszedłem na ten wysoki poziom i szybko z tego poziomu gdzieś tam, w cudzysłowie, troszeczkę spadłem. Dlatego nauczyłem się i tego odbierania tych pozytywów i gratulacji od wielu osób i ciepłych opinii. Tak samo później przeżyłem te momenty, kiedy bardzo dużo osób negatywnie wypowiadało się o tym, jak wygląda moja kariera w obecnym czasie i tak dalej, i o moich występach. Kiedyś Micah Richards, czyli były zawodnik między innymi Manchesteru City, powiedział, że piłkarze między innymi właśnie w Premier League są jak roboty i że oni nie powinni pokazywać emocji na zewnątrz, bo to w jakiś sposób ich osłabia. Jak to wygląda w twoim przypadku? Bo myślę, że ty też miałeś taki rollercoaster emocjonalny i to mocny w ostatnich latach. Tak, zgadza się. Ja myślę, że na początku na pewno nie byłem, mogę to śmiało powiedzieć, nie byłem przygotowany na to, że coś pójdzie nie tak. I wtedy to było bardzo trudny okres w moim życiu. I myślę, że to miało bardzo duże przełożenie. To, co działo się na boisku, na moje życie prywatne, na moje relacje. Nie tylko gdzieś tam z kolegami, z przyjaciółmi, ale także z rodziną. Bo czasem po prostu wolałem się zamknąć i nie rozmawiać o tym wszystkim, bo chciałem od tego wszystkiego odpocząć, a tych pytań wiadomo, że było wiele, jak to wygląda w klubie, czy dostaniesz szansę, czy jaka jest twoja dyspozycja. Także no na początku na pewno nie było łatwo, ale jeżeli chodzi o takie życie poza piłką, emocje wyciągnięte z tego boiska, no to ja gdzieś tam
mam to grono bliskich, znajomych, rodzinę wokół siebie bardzo blisko i też w internecie nie spędzam może już tyle czasu, co kiedyś i też mój Instagram nie świeci gdzieś tam często relacjami czy zdjęciami. Także na pewno ta radość systematycznie powoli troszeczkę się obniżała i zanikała, no bo nie możesz być szczęśliwy do końca, kiedy nie spełniasz swoich ambicji na boisku, a jakby też jestem człowiekiem ambitnym, także nie potrafiłbym wyłączyć się totalnie z boiska i myślę, że mało kto potrafi i po prostu chodzić uśmiechnięty od ucha do ucha, kiedy tak naprawdę coś, co kochasz, nie do końca sprawia ci radość. Więc myślę, że ciężko od tego uciec i rzeczywiście u mnie też czasem ta złość, gniew, frustracja się pojawiała. Ty nagrałeś kiedyś pewien kawałek hip-hopowy, w którym tak troszkę prześmiewczo wypowiadasz się na temat, śpiewasz na temat osób, które sugerowały ci, że powinieneś trafić do Holandii, bo to była taka bardzo często powtarzana teza. Dlaczego ten Bartosz Kapuska nie zdecydował się akurat na Eredivisie, skoro to jest liga tak świetnie przygotowująca młode talenty? Jak ty do tego podchodzisz? Bo być może, oczywiście można sobie pożartować z tych opinii, ale może ci ludzie jednak mieli troszkę racji. To znaczy, ja gdzieś tam przez całą swoją przygodę w piłce nie było, no jeden był taki moment może, ale to nie był ten moment, kiedy podpisałem kontrakt z Leicester, gdzie temat Holandii był grany jakby konkretnie i że jakiś klub rzeczywiście był zdeterminowany, jeżeli chodzi o moją osobę. Tam się pojawiały po Euro takie pogłoski i komentarze na temat Ajaxu Amsterdamu. Gdzieś tam wcześniej, przed Euro bardziej, te tematy też do mnie trafiały, ale po samym Euro, wbrew pozorom, może mi to troszeczkę zaszkodziło, ale ta cena wzrosła po udanych występach i też, no nie oszukujmy się, że nikt nie był w stanie nie chciał po prostu zapłacić takiej sumy, jak mogły zapłacić kluby z Premier League. Ja w ogóle na tamten moment takiej oferty z żadnej tak naprawdę nie miałem. To było zainteresowanie w pewnym momencie, a później tego tematu nie było. I później gdzieś tam też tych tematów z Holandii nie było. Później, kiedy podpisałem kontrakt z Leicester z każdego roku oczekiwało za mnie pieniądze, nawet za wypożyczenie. To nie było tak, że możesz iść gdzie chcesz, tam będziesz grał, będziesz się dobrze czuł i odbudujesz się, wrócisz. Tylko to było pewnego rodzaju dla nich też inwestycja. Chcieli, żeby każdy rok był gdzieś tam wkalkulowany w koszty tak samo. I nawet moje przejście do Freiburga trochę Freiburg kosztowały, ja tutaj nie chcę mówić o sumach, ale na pewno żaden klub z Holandii nie był w stanie też wtedy zapłacić takich pieniędzy za wypożyczenie. Ale twój kontrakt z Leicester wygasa za rok, w 2021 roku. Jaka jest teraz sytuacja, także biorąc pod uwagę pandemię? Czy ty latem będziesz za wszelką cenę walczył o opuszczenie Leicester na zasadzie transferu definitywnego? Nie wiem, może rozwiązania kontraktu? Czy w grę wchodzi na przykład kolejne wypożyczenie? Bo podejrzewam, że możesz po prostu już mieć dość tego klubu. Zdecydowanie ja chciałbym odejść latem i to jakby w 100% się pod tym podpisuję. Ja ten klub bardzo cenię i mimo tego, że nie poszło to wszystko tak, jak planowałem, jak chciałem, żeby wyglądało, to na pewno chcę w lecie opuścić to miejsce i nie wchodzi, myślę, żadne wypożyczenie w grę. Myślę, że klub też tak naprawdę nie chciałby wypożyczenia w tej sytuacji, no bo zostaje mi rok kontraktu, tak jak powiedziałeś, od czerwca. No i tak naprawdę w żaden sposób im też nie kalkulowałoby się to, żebym odchodził gdzieś na wypożyczenie i za rok czy za pół roku odchodził, mógłbym tak naprawdę odejść za darmo z klubu, więc no w życiu nic nie jest pewne, ale bardzo prawdopodobne jest to, że w lecie odejdę, tak. A czy ty jesteś teraz za drogi na przykład dla klubów z polskiej ekstraklasy? To znaczy chodzi ci o rozmowy z Leicester, tak? O rozmowy z Leicester i o twoje wymagania finansowe, no bo nie ma co się oszukiwać też, że gdybyś przeszedł teraz z Leicester do polskiej ekstraklasy, to zarabiałbyś mniej, a być może pojawią ci się jakieś opcje także z mocniejszych lig. To znaczy wiem, że jakieś opcje z różnych lig się już pojawiają nawet. To są tak jakby wstępne rozmowy, no bo w tym momencie też ciężko mówić o konkretach, gdzie tak naprawdę nikt nie wie, jak ta piłka dalej się potoczy i w którą stronę to pójdzie, ale jeżeli chodzi o Leicester, no to tak naprawdę też dowiemy się dopiero po zakończeniu sezonu. Ja wiem, jaka była sytuacja teraz w zimie i też to nie było takie proste, gdzie gdzieś tam rozmowy na temat wypożyczenia też były, do wypożyczenia tak naprawdę nie doszło, ale wiem, jak one wyglądały. Ciekaw jestem też, jak będą wyglądały w lecie, ale klub jak najbardziej wie o tym, że ja chcę grać w piłkę, że chcę
wrócić do regularnych występów. Także no myślę, że też z żadnego pracownika nie można robić niewolnika, a tym bardziej tutaj w Anglii myślę, że kluby szanują tak naprawdę zawodników i myślę, że też nie będą mi robić zdecydowanie pod górkę w tym temacie. A kiedy ty usłyszałeś po raz pierwszy o tym, że możesz zostać wypożyczony do Leuven, to co sobie pomyślałeś? Bo to jest taki klub inkubator, który ma przygotowywać młode talenty Leicester na przyszłość. Dla trenera Nigela Pearsona to było takie miejsce, w którym, jak on stwierdził, przeżył takie oczyszczenie także jako człowiek, kiedy mógł się zdystansować od tego futbolu na najwyższym poziomie. Ale jaka była twoja pierwsza myśl? Nie wiem, może odpaliłeś Google Maps i sprawdziłeś, gdzie to w ogóle jest, a może wcześniej słyszałeś już, że istnieje taka współpraca pomiędzy Leicester a Belgami? Wiedziałem, że taka współpraca istnieje, ponieważ paru chłopaków gdzieś tam głównie z drużyną 21 już wcześniej na zasadzie wypożyczenia przechodziło do tego klubu, ale jak usłyszałem tą propozycję, no to od razu powiedziałem, że zdecydowanie nie ma szans. I kiedy poproszono mnie tak naprawdę na początku o to, żebym tam poleciał, zobaczył jak to wygląda, a później podjął decyzję, powiedziałem, że tak naprawdę nie ma sensu, bo i tak no nie chcę tam iść po prostu. Rzeczywiście później zadzwonił do mnie Nigel Pearson po jakimś czasie. Porozmawialiśmy bardzo długo na temat całego tego pomysłu, projektu i tak dalej. W międzyczasie parę opcji, które były już wcześniej na temat wypożyczenia, utknęły i na przykład Benevento, ale... prawda? Też była taka opcja w pewnym momencie. Były też inne, no ale tak jak wspomniałem, nie chcę może się tutaj do końca, znaczy możemy mówić, po prostu chodzi o to, że też aspekty finansowe pewnych klubów nie wchodziły w grę, jeżeli chodzi bardziej o klub niż o moją osobę, czyli o relacje między klubami, ale no zdecydowałem się w końcu po jakimś czasie, że rzeczywiście okej, pojadę do Leuven, zobaczę, porozmawiam z trenerem i w sumie nic mnie to nie kosztuje, zobaczymy co będzie dalej. Po tych odwiedzinach, po tym jak zobaczyłem to wszystko, jeżeli chodzi oczywiście o całą bazę treningową i tak dalej, to jest na wysokim poziomie, na najwyższym poziomie w Belgii na pewno. I bo to wszystko rzeczywiście jest wszystko robione na wzór tego, co jest tutaj w Anglii, w Leicester. Ale dalej nie byłem do końca przekonany, żeby tam trafić. No później byłem tak naprawdę w sytuacji podbramkowej i decydując się na to, czy zostanę w Leicester te pół roku czy rok, grając w drugiej drużynie, bo wtedy wiedziałem, że u Claude'a Puella nie ma szans, żebym łapał minuty w pierwszej drużynie. Ale Bartek, przepraszam, że ci przerwę. Dlaczego nie było szansu Claude'a Puella? Czego tobie zabrakło właśnie? Bo to jest chyba takie pytanie, które zadają sobie polscy kibice. Czy ty jesteś w stanie wskazać jakąś jedną cechę, która decydowała o tym, że nie doczekałeś się tego debiutu w Premier League? Wiesz co, jeżeli chodzi o Claude'a Puella, no to wyglądało tak, że on przyszedł do klubu, kiedy gdzieś tam bardzo duża grupa zawodników była na wypożyczeniu. My wróciliśmy na okres przygotowawczy i tak naprawdę od pierwszego treningu była już ta grupa, z którą wiąże nadzieję, z którą wiąże cały sezon i że będą grali, a była grupa 10-12 zawodników, którzy tak naprawdę gdzieś tam do rozmowy były takie, że mamy szansę, no ale każdy trening byliśmy gdzieś tam z boku i każdy z tej grupy zdawał sobie sprawę, że nie ma tutaj czego szukać. Mimo tego, że byłem jakby na każdym obozie, na każdym treningu okresu przygotowawczego, no to też byłem w takim momencie, gdzie rok w Leicester, umówmy się, nie pograłem zbyt wiele oprócz Pucharu Anglii i meczów U23 we Freiburgu też, więc absolutnie nie myślałem w ogóle o tym, żeby tutaj, gdzie widzę, że trener też nie do końca ze mną rozmawia i widzi mnie w składzie, nie chciałem po prostu ryzykować, żeby tam zostawać, dlatego padło na Leuven. A jeżeli chodzi o taką jedną cechę, o co zapytałeś, ciężko mi powiedzieć. Myślę, że na początku rzeczywiście, kiedy przychodziłem do Anglii, nie byłem przyzwyczajony może do tej trochę agresywnej gry. I rzeczywiście czasem, tym bardziej, że u nas naprawdę w tym 4-4-2, kiedy przychodziłem za trenera Ranieriego, graliśmy bardzo dużo długą piłką. No, nie ma co się ukrywać. Bardzo mało było takich treningów, kiedy tak naprawdę były gdzieś tam ćwiczone gry na posiadanie, czy gdzieś tam dziadki, czy tego typu rzeczy, to były bardziej duże gry, gdzie szukaliśmy podań prostopadłych na napastników, a skrzydłowi musieli tylko jechać do linii zazwyczaj i kończyć akcję dośrodkowaniem, także trochę się to różniło,
myślę, że w tym systemie, którym teraz gramy, u Brandona Rodgersa odnalazłbym się dużo, dużo lepiej. No ale też konkurencja jest olbrzymia. A powiedz, tak a propos tego Freiburga, tam zdarzyły ci się naprawdę bardzo dobre mecze. Przypominają mi się od razu spotkania na przykład z Wolfsburgiem i Schalke. I dla mnie, szczerze mówiąc, niezrozumiałe w tym okresie było to, że ty po tych naprawdę przekonujących występach, kiedy zbierałeś pozytywne recenzje, nagle zostałeś zupełnie odstawiony. No dla mnie to też był szok. Nie ukrywam i do dzisiaj mam, no może nie mam żalu do trenera, ale mam bardzo dużo niedosytu, jeżeli chodzi o tą całą przygodę z Freiburgiem, bo ja przychodziłem tam z kontuzją na okres przygotowawczy, kontuzją, której nabawiłem się podczas meczu w Mistrzostw Europy do lat 21, wtedy ówczesnych jeszcze za trenera Marcina Dorny. I zdawałem sobie sprawę, że te pierwsze mecze gdzieś tam mogę czekać po prostu na to, żeby dostać minuty. Dostałem je bodajże w 6., 7. kolejce z Bayernem Leverkusen. I później mecz Schalke, gdzie zagrałem rzeczywiście fajny mecz. Później z Wolfsburgiem bramka, następny mecz z Mainz wygraliśmy, wyszedłem znowu w pierwszym składzie. I na kolejny mecz nie było mnie już nawet w 18 meczowej. I ciężko mi się było z tym pogodzić. Pamiętam taki jeden trening też, kiedy byłem jakby brany pod uwagę w ogóle na mecz. I ćwiczyliśmy taki schemat rozegrania, kończący się strzałem. I pamiętam, że to był listopad, grudzień, te boiska były już trochę mocno zmrożone. Ja dostałem piłkę wzdłuż na, nie wiem, 6., 7. metr. Piłka mi podskoczyła i przestrzeliłem. Trener zagwizdał, przerwał trening później i porozmawiał ze mną, że miałem być brany pod uwagę, jeżeli chodzi o mecz, o pierwszy skład lub ławkę rezerwowych, ale że widzi u mnie brak koncentracji na treningu i że na ten mecz znajduje się poza 18. Później ten mecz oni wygrali i musiałem czekać chyba 6 bodajże 7 meczów na to, żeby w ogóle skoczyć do 18 meczowej. Dla mnie to była no, głupia decyzja, nie ma co mówić, nie ma co po prostu ubierać to w jakieś inne słowa, bo jakby rozmawiałem tak samo, chłopaki podchodzili do mnie, każdy widział, że po prostu boisko było dosyć średnie. Piłka podskoczyła mi, gdzieś tam uderzyłem ją nieczysto i na podstawie jednej sytuacji na treningu musiałem później bardzo długo czekać na kolejne szanse. I cała ta przygoda potoczyła się na pewno nie tak, jak chciałem. A mogę powiedzieć to z pewnością, że byłem przekonany o tym, że mam wystarczające umiejętności na to, żeby w tym zespole grać. Christian Streich to jest taki trener, który wymaga od swoich piłkarzy świetnego przygotowania fizycznego. Tam pojawiały się między innymi informacje o tym, że on oczekuje 120 km na spotkanie, że taki dystans jego piłkarze mają pokonać. Czy ty się odnajdywałeś w tej drużynie także pod kątem fizycznym? To znaczy ja, jeżeli chodzi o bieganie, nigdy nie miałem z tym problemu. I w meczach już ekstraklasy, czy w reprezentacji, czy nawet w Bundeslidze właśnie biegałem po 11, 12, czasem 13 km, czy w kadrze młodzieżowej u trenera Michniewicza, kiedy te dystanse przebiegaliśmy naprawdę bardzo długie. Jeżeli chodzi o samą intensywność, to myślę, że nie było z tym problemu. Rzeczywiście może nie do końca pasowałem do taktyki zespołu, kiedy tak naprawdę w prawie każdym meczu nasze posiadanie piłki ograniczało się do 40%, czasem nawet trochę mniej, może czasem troszeczkę więcej, ale mniej więcej w tych okolicach i też na pewno to nie było komfortowe, że dla mnie, że tej piłki przy nodze czasem brakowało i więcej trzeba było za nią biegać, ale jeżeli chodzi o twoje pytanie, to jeżeli chodzi o intensywność biegania na boisku tych kilometrów, to myślę, że absolutnie nie było z tym problemu. Kiedy Erling Haaland zamienił Salzburg na Borussię Dortmund, powiedział, że najważniejsze w przypadku młodych piłkarzy jest to, żeby nie przeszacować swoich możliwości. Trudno się dziwić młodemu piłkarzowi występującemu w Ekstraklasie, że kiedy dostaje ofertę z Premier League, to wyjeżdża, tak jak ty, czy Jarosław Jach, czy Jan Bednarek. Natomiast powiedz, czy ty uważasz, że delikatnie przeszacowałeś swoje możliwości? Czy przeszacowałem? Nie sądzę. Myślę, że może trafiłem trochę na nieodpowiednie miejsce rzeczywiście, do klubu, który miał troszeczkę inną filozofię gry. Ja w tamtym momencie naprawdę świetnie się czułem i uważałem, że jak najbardziej warto spróbować, tym bardziej, że tak naprawdę w tamtym okresie, tak jak wspomniałem, to była jedyna konkretna oferta, gdzie wiedziałem, że trener dzwonił do wielu ludzi, pytał o moje zdanie, rozmawiał też z moim agentem, ze mną, i był jak najbardziej za tym transferem, ludzie z klubu tak samo, więc dla mnie w tamtym momencie nie było żadnej kalkulacji. Może jeżeli bym poczekał
do końca okienka transferowego pojawiłyby się inne propozycje, inne oferty, no ale ja też nie chciałem czekać do końca sierpnia i dewagować nad tym, czy coś się trafi, czy nie trafi, kiedy tak naprawdę mistrz Anglii złożył ofertę i myślę, że mimo wszystko, jeżeli bym był jeszcze raz w tym samym miejscu, podjąłbym taką samą decyzję. A powiedz, widziałeś się kiedyś z Garym Linekerem przy okazji któregoś meczu Leicester? Przy okazji meczu Leicester nie, ale widzieliśmy się raz na gali rozdania nagród. To były bodajże... My wtedy wygraliśmy nagrodę drużyny roku po prostu w Anglii. To było w Birmingham, tam było bardzo dużo innych nagród, jeżeli chodzi o cały sport, nie tylko o piłkę nożną. Nie pamiętam dokładnie, jaka to była gala, ale rzeczywiście spotkałem go wtedy, uścisnęliśmy sobie dłoń, zamieniliśmy 2-3 zdania, ale to nie były jakieś daleko idące rozmowy, po prostu na tym, jak się czujemy i co słychać. Ale pamiętał cię jeszcze z Euro? Myślę, że tak. No, podszedł do mnie i powiedział do mnie po imieniu, więc myślę, że znał moją osobę, ale nie rozmawialiśmy o meczach mistrzostw z Europy ani o innych tematach. A jak ty odbierasz to wszystko, co się z tobą działo właśnie po mistrzostwach Europy? Bo zyskałeś nieprawdopodobną popularność tak naprawdę po kilku akcjach, można powiedzieć. Po jednym bardzo dobrym występie właśnie na tym turnieju. Jak ty dzisiaj do tego wszystkiego podchodzisz? I czy ty uważasz, że wytrzymałeś tę popularność także pod kątem mentalnym właśnie w kolejnych tygodniach, miesiącach? Myślę, że na moją osobę to nie miało większego wpływu tak naprawdę. Ten szał, hype, można powiedzieć takie słowo, był po tym pierwszym meczu z Irlandią. My wtedy byliśmy dalej na turnieju we Francji i absolutnie mi to nie zaprzątało głowy w tamtym momencie, ponieważ byliśmy skoncentrowani na kolejnych spotkaniach. Graliśmy co 2-3-4 dni i pamiętam do dzisiaj, jak w dniu meczu, czy tam dzień po meczu, mój telefon po prostu palił się. Gdzieś tam zapytałem wtedy, pamiętam, Wiśni, który był jeszcze włączony na spiłkę, jak się wyłącza powiadomienia te wszystkie z Twittera, Instagrama i tak dalej, bo mówię, że nie ogarniam w ogóle tego i nie zdawałem sobie sprawy, jak to wszystko można wyłączyć, bo naprawdę to zainteresowanie moją osobą było duże. Ale tak jak powiedziałem, wyłączyłem to uciąłem od razu i wtedy byłem skoncentrowany na przede wszystkim na turnieju, a już po samym turnieju dało się zauważyć, że ludzie dużo, dużo bardziej rozpoznają mnie na ulicach czy gdzieś tam w różnych miejscach, ale myślę, że w funkcjonowaniu mojej osoby nie miało to większego wpływu. Na pewno miało, jeżeli chodzi gdzieś tam też o moją rodzinę i tak dalej, no bo też dużo osób więcej gdzieś tam ich zaczepiało i pytało, co o mnie. A powiedz, jak ty oceniasz to, jak ludzie odbierają ciebie dzisiaj? Bo ja odnoszę takie wrażenie, że no wielu kibiców podchodzi do ciebie bardzo sceptycznie, bardzo negatywnie. Podaję twój przykład trochę jako takiego piłkarza, który porwał się z motyką na słońce. Natomiast ja osobiście zawsze miałem takie wrażenie, że ty potrafiłeś się od tego wszystkiego zdystansować i do ludzi, do kibiców, do dziennikarzy podchodziłeś zawsze w taki sam sposób, czyli jako człowiek bardzo otwarty. Tak, myślę, że do dzisiejszego dnia tak podchodzę do każdej osoby. A co do samych gdzieś tam opinii, czy tego, co myślą ludzie o tym wszystkim, myślę, że mają prawo tak naprawdę mimo wszystko. Ja absolutnie nie mam do nikogo pretensji, jeżeli ktoś oceni moje ostatnie lata gdzieś tam w sposób negatywny, bo sam nie do końca oceniam je w sposób taki, który by mnie zadowalał. Także zdaję sobie sprawę, że to były ciężkie momenty i różne wybory w moim życiu. Ale jeżeli ktoś rzeczywiście do końca sceptycznie podchodzi do mojej osoby i już mnie skreśla, to tutaj na pewno bym polemizował i na pewno bym się z tym w życiu nie zgodził. Tym bardziej, że znam swoją wartość mimo wszystko. Wiem, że tak jak w pewnym momencie w moim życiu wszystko działo się po prostu diametralnie, mega szybko i czasem na pewne momenty nawet nie zdążyłem o nich pomyśleć, a one się już działy. Tak później wiele takich było różnych momentów, tak samo te z Freiburga, o które pytałeś, czy wspomniałeś, tak samo później ta kontuzja w Belgii. Wiele było takich momentów, kiedy myślałem, że oho, okej, już wchodzę znowu na ten sam poziom i wszystko pójdzie dobrze, a tutaj jakiś pstryczek i znowu trzeba było liczyć na nowe jakby nowe przygody, nowe mecze i tak dalej. Teraz po tym całym czasie ja jestem przekonany, że po tej całej przerwie ja będę gotowy na to, żeby znowu wrócić na wysoki poziom i wiem po meczach reprezentacji młodzieżowych na tle chłopaków z reprezentacji, czy na tle przeciwników, z jakimi grałem, że moje umiejętności są wystarczające na to, żeby grać na wysokim poziomie. Wiem to tak samo
po treningach w Leicester, no ale tak naprawdę mecz i rozgrywki ligowe mają na to największy wpływ i z tym się absolutnie zgadzam, dlatego mam nadzieję, że ten wirus jak najszybciej się skończy i ja też będę mógł zacząć w nowym miejscu będę mógł zacząć grać w piłkę znowu. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę i powodzenia. Dziękuję Ci bardzo, tak samo.